polscy medaliści Igrzysk Olimpijskich. Ateny, rok 1896. Były to pierwsze igrzyska nowożytne. Polska nie wystąpiła na nich, ponieważ w tym okresie była pod zaborami, nie było jej na mapach świata, nic nie wiadomo o naszych rodakach występujących pod innymi flagami. Paryż, rok 1900. Były to pierwsze igrzyska olimpijskie, gdzie wystąpił Polak, jednak pod flagą Rosji. Julian Michałks wystartował w turnieju szermierczym. St. Louis, rok 1904. Impreza, która została zorganizowana w tym mieście, miała tak niewiele wspólnego z ideą Pierre de Coubertina, uważanego za ojca nowożytnego ruchu olimpijskiego, że on sam zdecydował się w niej nie uczestniczyć. Nic nie wiadomo o startach Polaków. Londyn, rok 1908. Polska nadal nie istniała na mapach świata, jednak w Londynie wystąpił skoczek na trampolinie. Jerzy Gajdzik, wystąpił on w barwach USA, zdobywając brązowy medal w skokach do wody. Sztokholm, rok 1912. Mieliśmy tutaj kilku Polaków, którzy wystąpili na tych zawodach. Władysław Ponurski wystąpił w barwach Austrii w biegu na 200 i 400 metrów. Na tych samych zawodach jako reprezentanci Rosji startowali również polscy jeźdźcy Sergiusz Zachorski i Karol Rommel. Berlin, rok 1916. Zawody Igrzysk Olimpijskich zostały odwołane z powodu I wojny światowej, która trwała od roku 1914 do roku 1918. Antwerpia, rok 1920. Miały być to pierwsze igrzyska z udziałem Polaków, jednak plany pokrzyżowała wojna polsko-bolszewicka. Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich wydał oświadczenie o rezygnacji ze startu w igrzyskach. Sportowcy zamiast na olimpijski stadion musieli udać się na front. Były to ostatnie igrzyska bez udziału polskich zawodników. Jedynym polskim akcentem była biało-czerwona flaga niesiona przez chorążego na ceremonii otwarcia igrzysk. Paryż, rok 1924. Były to pierwsze igrzyska olimpijskie, gdzie polscy zawodnicy zdobyli medale srebrny i brązowy. Amsterdam, rok 1928. Igrzyska te przyniosły Polsce pierwszy złoty medal olimpijski. Konkurs rzutu dyskiem wygrała uznana potem za Miss Imprezy Halina Konopacka. Angeles, rok 1932. Były to pierwsze igrzyska, gdzie Polak mężczyzna zdobył złoty medal. Był nim Janusz Kusociński w biegu na 10 tysięcy metrów. Ogólnie Polska stawała na podium 7 razy. Berlin, rok 1936. Ponownie medal Igrzysk Olimpijskich zdobyła Stanisława Balasiewicz w biegu na 100 metrów oraz Jadwiga Weiss w rzucie dyskiem. Brązowy medal zdobyła Maria Kwaśniewska w rzucie oszczepem. Polska przywiozła z tych igrzysk 6 medali. Helsinki, rok 1940. Igrzyska zostały odwołane na skutek wybuchu II wojny światowej. Londyn, rok 1944. Igrzyska zostały ponownie odwołane z powodu toczącej się nadal II wojny światowej. Londyn, rok 1948. Jedyny medal za trzecie miejsce zdobył dla Polski Aleksy Antkiewicz. Helsinki, rok 1952. Ponownie zdobył medal Aleksy Antkiewicz. Dodatkowo na podium stanęli Zygmunt Chychła, Jerzy Jokiel i Teodor Kocerka. Melbourne, rok 1956.
Z tej imprezy przywieźliśmy jeden złoty medal. Zdobyła go Elżbieta Duńska w skoku w dal. Pozostali medaliści triumfowali w rzucie oszczepem, strzelectwie, szermierce, gimnastyce, boksie i podnoszeniu ciężarów. Rzym, rok 1960. Była to bardzo udana impreza dla Polaków. Przywieźli 21 medali. Stawaliśmy na podium w wielu konkurencjach. Złoto zdobyli Zdzisław Krzyszkowiak, Józef Schmidt, Waldemar Baszanowski i Kazimierz Paździor. Tokio, rok 1964. Były to niezwykle udane igrzyska olimpijskie dla naszych rodaków. Przywieźli oni 23 medale. Na największą uwagę zasługuje Irena Szewińska, która występowała pod swoim panieńskim nazwiskiem. Zdobyła aż 3 medale. Złoto w sztafecie 4x100 metrów oraz 2 srebrne krążki w biegu na 200 metrów oraz skoku w dal. Wśród medalistów byli również znany bokser Jerzy Kulej oraz damska drużyna siatkarska. Meksyk, rok 1968. Były to kolejne świetne igrzyska dla Polaków. Sukces z Tokio powtórzył bokser Jerzy Kulej oraz Waldemar Baszanowski. 2 złote medale do kolekcji dorzuciła Irena Szewińska. Monachium, rok 1972. Z tej imprezy przywieźliśmy 21 medali. Triumfowała drużyna piłkarska, zdobywając złoto. Inne znane nazwiska to Władysław Komar, Irena Szewińska, Kazimierz Lipień i Ryszard Szurkowski. Rok 1976. Były to igrzyska, gdzie triumfowały nasze zespoły w sportach drużynowych. Złoto zdobyli siatkarze, srebro piłkarze, a brąz piłkarze ręczni. Znane nazwiska, które pojawiły się wśród medalistów, to Irena Szewińska, Jerzy Rybicki, Tadeusz Ślusarski, Jacek Wszoła, Kazimierz Lipień. Łącznie zdobyliśmy 26 medali. Moskwa, rok 1980. Nasi reprezentanci zdobyli na tych igrzyskach 32 medale, najwięcej w całej historii startów olimpijskich. Były to 3 medale złote, 14 srebrnych oraz 15 brązowych. Do historii przeszedł słynny gest Władysława Kozakiewicza, który zwyciężył w rywalizacji skoku o tyczce. Los Angeles, rok 1984. Polska nie brała udziału w tych igrzyskach, ponieważ znalazła się w grupie państw, które nie przyjęły zaproszenia MKOL do udziału w igrzyskach. Często nazywane jest to rewanżem za bojkot igrzysk moskiewskich. 4 lata wcześniej polityka wymusiła na działaczach sportowych bojkot igrzysk w Moskwie z powodu interwencji ZSRR w Afganistanie. Seul, rok 1988. Z tych igrzysk Polska przywiozła 16 medali Igrzysk Olimpijskich. 2 złote medale zdobyli Waldemar Lagień i Andrzej Wroński. Warto tutaj wspomnieć o 2 sportowcach, którzy zajęli 3 miejsce w swoich konkurencjach. Był to Artur Wojdat w wyścigu na 400 metrów stylem dowolnym oraz znany polski bokser Andrzej Gołota. Barcelona, rok 1992. Były to igrzyska, gdzie ponownie medal zdobyli piłkarze. Znanym nazwiskiem jest również Artur Partyka, skoczek wzwyż. Atlanta, rok 1996.
Triumfowali Renata Maurer, Paweł Nastula, Włodzimierz Zawadzki, Ryszard Wolny, Andrzej Wroński, Robert Korzeniowski i Mateusz Kusznierewicz. Sydney, rok 2000. Łącznie z tych igrzysk przywieźliśmy 14 medali. Ponownie triumfowała Renata Maurer. Bohaterem został Robert Korzeniowski, który zdobył 2 złote medale w chodzie sportowym na 20 km oraz na 50 km. Pozostali zdobywcy złotych medali to Szymon Ziółkowski w rzucie młotem, Kamila Skolimowska w rzucie młotem oraz Tomasz Kucharski i Robert Sycz w wioślarstwie. Inne znane nazwiska to Agata Wróbel, Szymon Kołecki, Sylwia Gruchała, Leszek Blanik. Ateny, rok 2004. Bohaterką naszej reprezentacji była Otylia Jędrzejczak, która zdobyła 1 złoty i 2 srebrne medale. Swój 4 złoty medal zdobył Robert Korzeniowski i stał się najbardziej utytułowanym polskim olimpijczykiem. Pekin, rok 2008. Z tych igrzysk przywieźliśmy 11 medali igrzysk olimpijskich. Kolejny swój medal, tym razem złoty, zdobył Leszek Blanik. Złote medale zdobyli również w pchnięciu kulą Tomasz Majewski, w wioślarstwie Adam Korol, Marek Kolbowicz, Michał Jeliński i Konrad Wasilewski, w podnoszeniu ciężarów Szymon Kołecki. Swoje pierwsze medale na Igrzyskach Olimpijskich zdobyli Piotr Małachowski w rzucie dyskiem oraz Maja Włoszczowska w kolarstwie górskim. Londyn, rok 2012. Ponownie triumfował Tomasz Majewski, zdobywając złoto w pchnięciu kulą. Swoje pierwsze medale Igrzysk Olimpijskich zdobyli Adrian Zieliński, Anita Włodarczyk, Karolina Naja i Beata Mikołajczyk, Damian Janikowski, Magdalena Fularczyk i Julia Michalska, Zofia Klepacka. Łącznie zdobyliśmy 10 krążków. Rio de Janeiro, rok 2016. Ponownie na podium stanęła Anita Włodarczyk oraz Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj, które zdobyły złoty medal. Również ponownie na podium stanęła Maja Włoszczowska, Piotr Małachowski, Karolina Naja, Beata Mikołajczyk. Pierwsze swoje medale olimpijskie zdobyli Marta Walczykiewicz, Monika Michalik, Wojciech Nowicki, Oktawia Nowacka i Rafał Majka. Łącznie Polacy zdobyli na tych igrzyskach 11 medali. Tokio, rok 2020, a raczej 2021. Zdobyliśmy 14 medali na tych igrzyskach. Złoto zdobyła sztafeta mieszana, Dawid Tomala, Wojciech Nowicki oraz Anita Włodarczyk. Srebro zdobyliśmy w sztafecie, w żeglarstwie, kajakarstwie, wioślarstwie i rzucie oszczepem. Brąz natomiast w kajakarstwie, zapasach, rzucie młotem, biegu na 800 metrów. To już cała dotychczasowa historia występów Polaków na Igrzyskach Olimpijskich. Czekamy, co przyniosą kolejne zawody w Paryżu w roku 2024.